Poproszę nauczycielkę, panią Małgorzatę Domek, o przedstawienie patronki, kandydata na patronkę. Trzy lata temu ujrzała światło dzienne w Suwałkach mała dziewczynka, którą rodzice Scholastyka i Józef Wasiłowscy ochrzcili kilka miesięcy później jako Marię Stanisławę. Jako 12-letnia panna przeżyła wielką tragedię. Straciła matkę. Ta sytuacja pomogła jej zbliżyć się do ojca. Młodość spędziła w mieście. Najpierw w Suwałkach, później w Kaliszu. Jednak po wyjściu za mąż za Jarosława Konopnickiego przez kilkanaście lat żyła na wsi. Była bystrą obserwatorką. Początkowo zachwycała się swoim nowym życiem, ale z biegiem czasu zaczęła dostrzegać w nim coraz więcej niedoskonałości. Wspaniała polska przyroda, przestrzeń pól pobudzały wyobraźnię kobiety. Zauważała związki, jakie zachodzą między życiem człowieka a mijającymi porami roku. Bliskie kontakty z mieszkańcami wsi, których los był wówczas bardzo trudny, narzucał myśli o krzywdzie i niesprawiedliwości społecznej. Znalazło to odzwierciedlenie w jej twórczości. Szereg wierszy, nowel, opowiadań poświęciła tym, który los był tragiczny. Niedola ta była szczególnie dla niej bolesna, kiedy patrzyła na dzieci wiejskie. Wdechem. A potem jedno ma się pragnienie. Żyć i czynić tak, żeby sprawiedliwość i moralność były prawdą, a nie bajką na świecie. Zawsze duże znaczenie miały dla niej sprawiedliwość i dobro kraju. Swoje związki z Polską, działalność dla dobra ojczyzny wyniosła z domu rodzinnego. Jej bliscy walczyli o wolność Polski. Ona sama również swoją twórczością i działalnością dała dowód patriotyzmu. Biorąc to wszystko pod uwagę, czyż nasza mała wiejska szkoła mogłaby znaleźć lepszego, odpowiedniejszego kandydata na patrona? Odpowiedź daliśmy rok temu, 23 maja, wybierając Marię Konopnicką. Dziękuję. Droga młodzieży, szanowni państwo, z prawdziwą przyjemnością uczestniczę w waszej uroczystości. Przedstawiła historię tej szkoły. Powiem krótko. Szkoła ta wydała kilkuset absolwentów. Pracowała tutaj grupa nauczycieli. Jest to chyba ten moment, żeby tym nauczycielom, którzy tutaj pracowali i tym obecnym, złożyć serdeczne wyrazy uznania i podziękowania za tą mrówczą pracę, bardzo trudną, ale ile dającą satysfakcji. Dziękuję wam, koleżanki i koledzy. Życzę wiele również radości dla ich rodziców, żeby ten każdy dzień przynosił wam wiele satysfakcji przez to, że wasze pociechy zdobywają wiedzę i naukę w tejże szkole. Dla upamiętnienia tej pięknej rocznicy 50-lecia dla waszej szkoły przekazuję magnetowid, żeby wam dobrze służył na co dzień na lekcjach. Gratuluję wam również wyboru waszej patronki. Wybraliście Marię Konopnicką, która całą swoją twórczość poświęciła właśnie wam, dzieciom i młodzieży. Pięknie to wybór. W dowód uznania za pracę dydaktyczną, wychowawczą, za wysokie osiągnięcia, wasza szkoła będzie miała dzisiaj nadane imię. Pozwolę sobie odczytać. Szkoła podstawowa w Kosztowie. W oparciu o zarządzenie nr 14 z 19 czerwca 1992 roku w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży nadaję
Szkoły Podstawowej w Kosztowie imię Marii Konopnickiej. Niech Maria Konopnicka będzie zawsze dla Was wzorem do naśladowania. Wszystkiego dobrego. Proszę Pana Przewodniczącego Rady Rodziców o odsłonięcie tablicy pamiątkowej na szkole, a księdza biskupa o poświęcenie jej i poświęcenie również szkoły. Dzieci, otrzymujecie symbol największej wartości. Czcijcie go godnie. Baczność. Proszę delegację Rady Rodziców o wręczenie sztandaru dyrektorowi szkoły. Baczność, toczyć sztandarowy do przekazania sztandaru wystąp. My jej drgającą snuły nić serca, co żarem bije. Ten tylko naród godzien żyć, co czuje sam, że żyje. Nasz sztandar powiał w jasność zów na drzewcu z tego drzewa, co korzeniami wszerz i wzdłuż wrosło w tej ziemi trzeba. I nikt, i nic, przez żaden trud nie zerwie węzła tego, co z ziemią wiąże wierny lud, a ziemię z duchem jego. Nasz sztandar jedno hasło ma i jedno zawołanie. W jedności, w pracy żyje, trwa, jest z klęski zmartwychwstanie. My go z czcią niesiem w życiach ran od ziemi, od macierzy. Ten tylko wejdzie do jutra bram, kto w jutro swoje wierzy. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kosztowie przyjmujemy z dumą imię wielkiej polskiej pisarki Marii Konopnickiej i ślubujemy pomnażać dobro narodowe i ogólnoludzkie w imię miłości człowieka. Ślubujemy! Uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi. Ślubujemy! Wyrażać w sobie silną wolę, koleżeństwo, uczynność, odwagę i prawdomówność. Ślubujemy! Stosować w życiu, nauce i pracy ideę patriotyzmu i wrażliwości na los drugiego człowieka. Ślubujemy! W
dbać o naszą szkołę i uczniów. Ślubujemy. Młodzieńczym zapałem i wiarą wytrwania pod tym sztandarem jednoczyć wysiłki dla dobra ojczyzny. Ślubujemy. Będzie wiecznie żywa wśród wszystkich pokoleń uczniów tej szkoły. A ta niezwykła chwila stanie się jednym z naszych najcenniejszych wspomnień. Dziękujemy. Baczność! Poczet sztandarowy wprowadzić sztandar do szkoły.